Ja jestem kapelusznik, a to szczególny materiał poświęcony chyba największej enigmie w serii. W końcu Shanks czy Roger mu dorównują pod tym względem, lub nawet przewyższają. Ale pomińmy tę kwestię. Skupmy się na tym, jak ugryźć jego postać. I ile zagadek może skrywać przed państwem Monkey D. Dragon. Zatem zapraszam do oglądania. Co potrafi Monkey D. Dragon? To pytanie zadaje sobie wielu. Jego mocą poświęcona jest mnoga ilość teorii. Natomiast warto zwrócić uwagę na zapomniany aspekt jego życia, czyli rola przywódcy organizacji, która działa na polu światowym przeciwko globalnemu hegemonowi, jakim jest światowy rząd. Chcę przez to powiedzieć, że Dragon posiada obfite talenty na polu zarządzania, intrygi, dyplomacji, taktyki, logistyki i militarystyki oraz przede wszystkim słynie on z obalania krajów, więc wszystkie wyżej wymienione umiejętności musi posiadać w małym palcu, skoro aktywnie od lat udaje mu się to robić, a rząd pozostaje bezsilny wobec jego działań. Samo bycie przywódcą tak wielkiego projektu przez bardzo długi czas daje nam do zrozumienia, że jest liderem o potężnej charyzmie, który zjednuje sobie wszystkich wokół siebie. Myślę, iż te wszystkie aspekty w jego wypadku są bardzo pomijane przez fanów. A teraz sobie opowiedzmy o jego mocach wiatru. Tutaj nie ma wątpliwości, że posiada on moce w tym kierunku. Czy to lądowanie na statku, kiedy uratował Sabo, czy to nagła wichura, kiedy uratował Luffy'ego przed Smokerem. Jasno można potwierdzić, że jest posiadaczem potęgi wiatrów. Najpopularniejszą przyjętą wersją jest to, że ma logię wiatru. I w sumie by pasowało. Przepotężna logia wiatru w rękach jednej z najważniejszych figur w uniwersum mody. Niemniej jednak, sporej części fandomu to nie zadowala. Wymienia się między innymi parametry kontroli pogody ze względu na fakt, że podczas ratowania Luffy'ego był sztorm nad Logtown, albo także się mówi o logii chmury burzowej, paramecji sztormu i innych takich podobnych przypadkach. Co by to nie było, wszyscy musimy oscylować wokół wiatru. No chyba, że Oda zaskoczy, to zawsze może być mityczny zoan jakiegoś potwora lub bóstwa powiązanego z pogodą. No i warto wspomnieć jeszcze o Haki. Dragon o dziwo nie ma potwierdzonego żadnego, aczkolwiek jako ważna figura w świecie One Piece'a raczej obserwacje oraz zbrojenie posiada. Ciekawym wątkiem wydaje się jednakże jego królewskie Haki. Mamy częściowe potwierdzenie, że je posiada. Gdy Iwankow na wojnie była pod wrażeniem królewskiego użytego przez Luffy'ego, powiedziała do siebie w myślach coś w stylu, że krew dragona dała o sobie znać. W tym Garp też do siebie powiedział, iż Luffy odziedziczył tę moc. Także zdziwi mnie Oda, jak dragon nie otrzyma królewskiego i tym bardziej reszty haki. Zastanówmy się może dlaczego ktoś taki jak Dragon się pojawił pomimo tego, że istnieje światowy rząd, który dominuje na tym świecie i pełni rolę gwarantu stabilności pewnego utworzonego ładu. Postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Dragon wcale nie musi być dobrym lub złym człowiekiem. Moim zdaniem to bez znaczenia, zwłaszcza, że aktualnie jest postacią niejednoznaczną. Z jednej strony potrafił uratować Sabo, a z drugiej strony obala kraje poprzez metody siłowe. Jednakowoż czemu powstała inicjatywa rewolucjonistów z nim na czele? Rząd jest organizacją dominującą na świecie, wręcz hegemonem i tylko cztery imperatorzy że mórz posiadają siły, które są w stanie przeciwdziałać wszystkim zapędom rządu. Ej,
Ekipa wraz z Gorosei na czele skupiła całą władzę świata w swoich rękach przy pomocy potężnych sił, jakimi dysponują, na przykład marynarką, technologią Vegapunka czy agentami Cypherpol. W zamian za daniny dla niebiańskich smoków, światowy rząd otacza ochroną wszystkie kraje członkowskie przy pomocy wszystkich wcześniej wspomnianych sił. Jednocześnie co 2 lata organizowany jest Reverie w celu wprowadzenia praw i reform. Więc co takiego jest złego w tym rządzie, że mają tak silną opozycję w postaci rewolucjonistów? Otóż władze z Red Line nie liczą się z nikim. W obronie swoich interesów są gotowi zniszczyć każdego, jak na przykład wyspę O'Hare, która zapędziła się według nich za daleko. Ilekroć na przykład Luffy namiesza w świecie, to Gorosei starają się zawsze podejmować takie decyzje, by wizerunek światowego rządu nie ucierpiał. Jednocześnie stworzony przez nich teatr działań pozostawia same sobie słabsze kraje, które nie są w stanie zapłacić daniny dla światowej szlachty, żeby uzyskać ochronę, na przykład przed piratami. Hegemon również pozostawia działania smoków totalnie bezkarnie, mogą oni robić co chcą i kiedy chcą. Ich głównym środkiem transportu są niewolnicy, to już wiele mówi, a admirała mają na zawołanie, co już nam pokazał Shabondiar. Obecny ład ma pewne plusy, ale jest on zabetonowany. Faworyzuje silnych, niszczy słabszych, wspiera uprzywilejowanych, ogranicza wolność. Więc odpowiadając na początku postawione pytanie, Dragon najwidoczniej się pojawił, gdyż widzi zachodzące patologie obecnego systemu i najwidoczniej chce go zmienić. Być może nawet według jego oceny na lepsze, albo po prostu chce uczynić cały glob wolnym. Nie znamy jego motywacji osobistych czy poglądowych, natomiast jasno należy powiedzieć, że po prostu pojawił się ktoś, kto chce ten świat odmienić na lepsze. Dragon jako ojciec wydaje się marny. Nie był obecny w życiu syna prawie w ogóle. Jedynie reagował na listy gończe i raz go uratował. Luffy do arku Enies Lobby nawet nie wiedział, że ma ojca. To już nam wiele pokazuje o ich relacjach. Jednocześnie należy pamiętać, że Dragon jako przywódca rewolucjonistów ze względu na bezpieczeństwo syna nie może się zbytnio wokół niego kręcić. Co do matki Luffy'ego to nic nie wiadomo, nie będę się bawił w zgadywanki, natomiast mam własną teorię, że była ona niebiańskim smokiem, ale to jest materiał na osobny film i nie chcę go tutaj poruszać. No i na koniec kwestia związana z Akainu. Czerwony admirał bardzo dosadnie pokazał podczas Wojny Szczytów, że ma obsesję na punkcie Dragona, ciągle go wspominając albo chcąc wyeliminować z życia Luffy'ego i nazywając go ciągle synem Dragona. Krąży po sieci krótka teoria, że obaj byli kiedyś marynarzami i potem się przez coś pokłócili, a Dragon wystąpił z marynarki. I po dziś dzień się nienawidzą. Miałoby to sens i wiele tłumaczyło. Jednakże na wszystkie odpowiedzi cierpliwie czekaj. Także to był film o Dragonie, jednej wielkiej enigmie. Z pewnością powstanie kiedyś kolejny film o nim, gdy tylko Oda ujawni informacje na temat jego osoby. Więc do tego czasu pozostaje nam czekać. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i komentarz o nazwie Rewolucjonista, jeżeli dotarłeś do końca. I do zobaczenia w następnych materiałach.